Rana. No. Pokaż, na co cię stać. Super, zwycięstwo. O, straciłem wszystkich. Tutaj też wszystkich. Ale... O, tutaj też wszystkich, no nie dziwię się, ich było ich mało. Ale za to zamek podbiłem. Tutaj niewiele już straciłem jednostek. Może być. No, super. Czyli teraz tu, a to gdzie prowadzi? To pewnie gdzieś tam prowadzi. To mi się bardzo nie podoba. Gdzie to może prowadzić? I teraz co tu mogę... Ale chyba nie mogę mieć dwóch, no nie? Nie chcę ryzykować. Chociaż... A nie, zresztą nawet nie można. Nawet gdybym chciał. No i teraz mam tutaj wszystko, ale zaraz, level? Czy mogę ci nawet coś przydzielić? Nie mogę. Dobra. Tam mam wgląd na sytuację, ale tu jest jakiś czerwony portal. Aha, czyli to stąd. Zaraz, gdzie ten portal? Gdzieś tu był. Czyli stąd. A, no to już problem z głowy, tylko że on mi stąd może wyskoczyć w portal. Ale dobra. Teraz brak ruchu. No i ta kobita jeszcze może iść w drugi portal. Na zwiat. Żeby sprawdzić. Ale nie, bo to chyba będę musiał rozmawiać znowu z tamtą drugą. Ale co mi szkodzi? Będzie zwiadowca. No właśnie, nie porozmawiam, ale za to sobie pozbiera. I Irin nie zaoszczędzę czasu. A tacy bezwojskowi niech biegają i zbierają. No, dobra. A, wiem co jeszcze mogłem zrobić. Ustawić sobie bonus zaklęć o 15% z wody. A, przypomniałem sobie dopiero teraz, ale dobra. Trudno. Trudno się mówi. O, akceptujemy. Kasy mamy, więc sobie możemy na to pozwolić. Tu jest jakaś armia. I to chyba tyle, co mogę w tym dniu zrobić, więc oddajemy turę. Gracz Dominium. Kto jest następny? Muszę zobaczyć, ilu jest tutaj gości. Jeden? O, dobra, no atakuj. Chcę dostać doświadczenia. No i super. Jakieś tam minimalne straty. Jakieś badziwiaste artefakty. I tu coś jest jeszcze. O, ale tam już jest jakiś pomarańczowy mieczyk. Co może oznaczać tylko jedno? O, jak wrednie. Dobra. To ja może tak zrobię. Wrócę do swojej stolicy. Wyszkolę sobie wojska, a tych zwiadowców wysyłam. I jak wyszkolę wojska Iriną, to zrobię tak, że sobie teraz polecę tam, gdzie jest ten żółty. Żeby sobie dostać posterunek. O! A nie, fail! Myślałem, że to zamek. Co jest grane? To tu nic nie ma? To może muszę porozmawiać z nią i dopiero się pokaże ta kapłanka. Ale przynajmniej już mam wgląd na teren. Teraz, żeby mi nikt z wodniaków nie leciał. Nie! Kurwa! Jeszcze pewnie jest taki... Taki, że nawet nie jestem w stanie go... Zdziarać. Pięknie, po prostu pięknie. Mogłem się nie pchać. I poczekać kulturalnie, ale nie. Wolałem co innego, dobra. W sumie. Bierz kasę, ty nie masz
prawa zdobywać doświadczenia. Tu w sumie już nic nie ma. Ale tu sobie mogę czmychnąć. Tak z ciekawości. Co tam się kryje? Teraz, żeby ona nie zdążyła, chociaż pewnie zdąży, będę musiał spieprzać. Ale od czego są moje durnowate sposoby, szkoląc bohaterów? Skarczmy i brać od nich te tyćki żołnierzy. O, ona gdzie idzie? O, on tam idzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Idź tam! Idź, idź! Teraz tak, ona chyba rozdzieliła te wojska. Niski. Tu jest bardzo wysoki. No, nie fajnie. Teraz muszę pamiętać o włączeniu bonusu. Bonusa. Dla zaklęć. O, tu jest jeszcze jakiś portal, tylko gdzie to może prowadzić? Ty idziesz. Ale coś ścina. Coś dzisiaj wyjątkowo ścina. Może za dużo tych fontan i komputer nie wyrabia. No i dobra. Teraz tak. Ryzykujemy. Tym ryzykujemy tym, że robimy coś takiego. Idziemy sobie tutaj. Tylko może najpierw wstąpię do stajni. I ona się pewnie jeszcze wróci. No i dobra, no i ona się wróci. Nie wrócisz się. Aha, no to dobra, chcesz stracić zamek. Nie ma sprawy. Stracić zamek kosztem odbicia sobie posterunku. I może jeszcze zdążę nawet posterunek obronić. A jeśli nie, to trudno, ale zamek odbiłem. Proszę. I wojska należą do mnie. Znowu. No, tu pasowałby portal sobie wybudować. Zamczyska inne co. Tu jest wszystko. Tu jest ludzi. Tu jeszcze coś jest. Targowisko. Dobra. Jeden Chińczyk idzie. Teraz tak, ciekawi mnie, czy tu jest coś jeszcze. To jest bardzo denerwujące, że ja muszę szukać tego elfa. Przepraszam, nimfy. Ale ścina. Masakra. I teraz tak, ona... Ona raczej chyba zdąży to podbić. Ale ja się nie przejmuję posterunkiem, tylko się przejmuję zamkami. Bo posterunek odbić to jest pikuś. No, 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 no. A, udało się jej. I czy ona ucieka? Ona siedzi tutaj. I sobie przebudowała jeszcze cwaniara. Trudno, coś tam dostanie. A nie to. Ale już wybudowałem. Więc czemu mam tutaj ikonę, że mogę dalej budować? Zaraz. LOL? Czekajcie. To jest grane. Patrzę na zamek ludzi, a tu mi ikona taka wyskakuje. No tak, tu mam to. Tak, tak, tak. No, i wybudowałem, dobra. Czyli mogę wyszkolić. No to szkolimy naszą armijkę. Tu zostawiamy, tu tak i tu tak. Poważny prawie. Dobra. A nasz Chińczyk biega i zbiera. Tu jest koniec terenu. Może to tam się coś kryje. A może jeszcze tutaj mam iść? Nie wiadomo. A może w portal mam iść, bo aż się prosi, żeby tam wejść. O, tu jakieś lodowate tereny. Tam jakiś potwór jest. Żywiołak powietrza. Widzę cię. Nie zaskoczysz mnie.
Dobra, zobaczymy, co ona teraz zrobi. Aha, idziesz na zameczek. Super. Mogłem zrobić ten sam trik, co Sandorem, jak grałem. Że Irinę ustą przeteleportować. A potem... Przychodzi jakiś bohater z wojskiem i Iryna ma pełny ruch, ale chyba... Nie, nie sięgnie. Szkoda. Dwa ruchy. Ale jest na wysokim. Jakim cudem? Tutaj też ma jakieś wojska, ale ja się bronię w zamku. Więc to powinno być dla mnie lepiej. A no tak, tak przypomniałem sobie, co to jest. Okej, dobra, mamy już tego jednego. Tą jedną lodową emeferytkę, tak? Chyba tak dobrze mówię. Pyk. Ale dzisiaj lubi ścinać. I teraz tak. Dobra, to czekamy. Nawet gdybym wziął teraz atak, byłoby niefajnie. I teraz magia wody. No, i teraz mam 15% lepszą magię, czyli tam obrażenia. Czy też obrona zależy, jakie zaklęcie sobie walnę z magii wody. Chociaż niekoniecznie to jest magia wody. O, jaką głupotą się wykazałaś. Co to idzie? To ona też tak może? To oni jeszcze w podziemiach coś mają. Pasowałoby coś tam zrobić, jakieś zwiady, żebym wiedział na przyszłość. Bo tak to mi tylko jeden ruch zostaje. Chapnąć czy nie chapnąć? Chapnąć. Oto jest pytanie. Jest, pięknie. Pyk, atak, bonus od magii i bonus ten, który tutaj zdobyłem. Nie powinno być z dużych strat. No dobra. No tych mało tracę, bo mam ich w pierniki. Ale mam level. Może pasuje tym razem walnąć sobie na przykład obronę. W końcu wodniaki mają obronę, więc obronę pasowałoby walnąć. Dobra, jednego już znaleźliśmy. Teraz sobie mogę tak z nudów pobiegać i sprawdzić, czy tam coś jest. Tu są jeszcze jakieś surowce. Tam jest jakieś wejście z innej strony. A ta idzie mi tu i tu. Niestety nie weźmie tego terenu, bo tam gość się wykazał nad inteligencją i zrobił minimalne wojska, tak żeby mi zablokować. No właśnie, jeszcze tu miałem z tym gostkiem pogadać, ale się dzieje taki Saigon. Nie, nawet nie straciłem dużo. Spodziewałem się więcej. Teraz jak tak patrzę na Irinę. No tak, jeszcze pasowałoby tutaj. Tutaj też? O, patrzcie, 30%. Ja pierdzielę. Nie, no po prostu miazga, to jest już potwór. To jest już potwór, masakryczny. Tutaj też? Ach, tu już jest niestety wybudowany. Nie, no po prostu to jest już niszczyciel, zaklęć. Trzeba sprawdzić, co się tam kryje. Tak, żeby był minimalny jakiś tam wgląd. No i przy okazji, na razie nie chcę iść, bo chcę właśnie do tego żółtego. Teraz jest niski. Do ciebie trzeba na wir, ale Irina... Aha, jeszcze tak, teren. Teren trzeba odbić. Tu jest wir. Tak, na razie tylko widok jest spod ziemi, żebym wiedział, z której strony oni idą. Żebym potem na przyszłość wiedział, w którą stronę mam iść. A nie robić wczytywanie i sejwowanie, bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie oni łażą po tych podziemiach. Tu są jeszcze jakieś surowce. A ta idzie na zwiady dalej. Tu są jakieś granice, tu też są granice. Tutaj też są jakieś wojska.
O! Ale wpadłem. A widzicie, czyli to taki cwany bohater. To tu jeszcze jeden zamek mają. Więc pasowałoby się zająć tym zamkiem. Ale najpierw trzeba się zająć tym żółtym. No, i ciach. I nie macie. I nie macie. Koniec. Irina, lecisz, odbijasz. W ogóle, czy się opłaca lecieć? Wysoki. No tak, nie walczyłem z nią, bo ona uciekła. Teraz ona mi tu chyba pójdzie. Chińczyk idzie dalej. Dobra, to tyle. Możesz wracać. Odnalazłeś lodową kobitę. Więc jestem zadowolony. Możesz tutaj jakieś złoto zebrać. Tutaj idzie tak. Budynki. No. Dobra. Ale zaklęcia są potężne, więc jest zajebiście. Mam nadzieję, że jakoś to wykorzystam. Chociaż pewnie jeszcze raz będę musiał wyszkolić wojska i dopiero sobie czmychnąć na nią. Bo ona ma 12 level, a to nie są przelewki. Oj, 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 nie tak. O, właśnie. Chociaż. Dobra, wejdź też w to. I dopiero tu. Wiadomo, trochę ruchu straciłem, ale. Jak na cały tydzień, to cały. Chociaż czy to się liczy tak, że cały tydzień? Nie, chyba tydzień jako. Jako 7 dni, a nie jako tydzień, że teraz jest koniec tygodnia. Już nie ma premii. Tu jest, są jeszcze jakieś stworki, potworki. No, a tu na razie nie zamierzam się udawać, bo tu już będzie raczej walka finałowa. Nawet chyba z widoku Iriny jest niesympatycznie. Właśnie, wysoki. A może wystarczy z nim porozmawiać? Jeżeli jest droga łez? A może najpierw trzeba z tymi dwoma nimfami porozmawiać i dopiero jest tak, jak nam sobie to. Jak ja sobie to wyobrażam. Nie, 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 nie. O, już się rozpędziłem. Pyk. Pyk. Dziękuję, że przebudowałaś mi posteruneczek. A ja bez strat twoje wojska miażdżę. Tylko, że masz na wysokim, więc ja ucieknę do bazy. Ha. Może zdążę. Ale raczej to podbijesz. Dobra, i tu chyba coś jeszcze. Tu jakieś surowce. Ciap, 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 ciap. Teraz nie ma patataj, tylko ciap, ciap, ciap. Aha, ona teraz tu. O, taka jesteś cwana. Tylko jak ty teraz zrobisz? Czy jak podbijesz to? Ale w sumie podbicie tego. Nie, jest. O! Kenshi'ego! Kenshi pójdzie w plecy. Miałem tutaj odbijać, ale nie mam szans. Odbijać, jeśli tu mnie taka jędza co chwila napada. Może teraz? Teraz jest na poważnym, ale ona wróci do bazy. I znowu nie będzie sympatycznie. I ona to teraz podbije. Kurde, no. Podbije, ucieknie, to jak ucieknie, to ja idę na żółciocha. Ty w sumie, Chińczyku, już możesz wracać. Tylko, że teraz Irina musi czmychnąć do portalu. Potem porozmawiać z tą. I szukać. Ale to najpierw żółtego. O, coś ten się rusza. A gdzie on idzie? Nie. Zostaw
Zostaw ten teren. Pasowałoby właśnie załatwić te kobity jakimś sposobem. Zobaczmy, co ona zrobi. Więc oddam jeszcze turę. Tak, 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 tak.